26 minut po godzinie 14 w muzycznej jedynce skończyła się piosenka The Cliff Klary. Blisko mego domu na klifie. Tak się kończy ta piosenka. Dzień dobry, Klaro. Dzień dobry. Ale ty nie mieszkasz na klifie, tylko blisko lasu. Tak, mieszkam blisko lasu, to wielokrotnie pojawiało się we wszelkich wywiadach. Ale w Łodzi, miejscowość Łódź, czyli centralny punkt Polski. Stamtąd łatwo wszędzie w zasadzie pojechać, jeśli się chce koncertować. Masz takie doświadczenia, jak się płyta ukazała też prawie 2 lata temu. No niestety, bardzo dawno temu. Zdarzyło się zagrać taką trasę z prawdziwego zdarzenia, żeby, nie wiem, przez tydzień czy dwa podróżować po Polsce? No właśnie niestety nie. I rzecz w tym, że koncerty gram bardzo rzadko i tak naprawdę to nigdy nie wyjechałam poza Warszawę. Tak naprawdę jedyne koncerty, które grałam, są jedynie zlokalizowane w Łodzi i Warszawie. Niestety jest to duży problem dla mnie, bo też chciałabym zagrać w różnych innych miejscach i przez to czuję się dosyć ograniczona. Ale myślę, że na to też oczywiście przyjdzie czas, jak na wszystko. Mm-hmm. No szczególnie, że jesteś szczęściarą, no bo chyba rzadko się zdarza, żeby przychodził artysta już uznany do młodej wokalistki bez żadnych dokonań i proponował jej zarejestrowanie pełnej sesji na płytę. Tak było w przypadku twoim i Artura Gadowskiego. Tak, to było niesamowite szczęście. Naprawdę wielki przypadek. Tona zbiegów okoliczności. A możesz powiedzieć, w jakich okolicznościach to się wydarzyło? Bo zawsze mówisz, tak przechodzisz do porządku dziennego nad tym, że spotkaliśmy się z Arturem Gadowskim. To nie jest takie proste. Czy ja wiem? Czy zawsze tak opowiadam? W sumie opowiadałam tę historię naprawdę wiele razy, ale mogę opowiedzieć ją jeszcze raz. Okay. Więc zaczęło się tak, że chodziłam do gimnazjum z córką pana Gadowskiego i ta córka przychodziła na mój pierwszy koncert, w ogóle zorganizowany tak jakoś na boku, w takim bardzo niszowym miejscu. No i ta córka miała przyjść na ten koncert, słuchała sobie przed koncertem mojej piosenki, którą nagrałam wtedy amatorsko i wrzuciłam ją na YouTube. No i pan Artur, słuchając tej piosenki w domu, zainteresował się i spytał właśnie tej dziewczyny, kto to jest. No i wtedy stwierdził, naprawdę ma teraz koncert? No co, przyjdę. No i wpadł właśnie na ten koncert i w ten sposób się poznaliśmy. Później po koncercie mi pogratulował i w jakimś okresie czasu dostałam informację, że jeśli mam ochotę, to może mogę wpaść do niego do studia i popracować nad tym, co już mam. No i w ten sposób się wszystko zaczęło. Tak. A miałaś rzeczywiście już tyle materiału, żeby ta płyta... Wtedy to ja miałam bardzo dużo materiału, naprawdę, bo byłam taką dziewczyną, która umiała napisać po 5-6 piosenek jednego dnia. Ja po prostu uczyłam się wtedy pisać bardzo intensywnie. Znaczy, może wtedy to już nie, bo tak naprawdę uczyłam się pisać w podstawówce, kiedy naprawdę pisałam codziennie po 4-5 piosenek, bo no, kształtowałam te umiejętności kompozytorskie, a uczyłam się tego w zupełności samodzielnie, bo nikt mi nigdy nie tłumaczył żadnych zasad kompozycji, więc tak naprawdę jako mała dziewczynka po prostu metodą prób i błędów dochodziłam do tego, które dźwięki ze sobą współgrają, a które nie. I na ten moment, w tamtym okresie czasu miałam naprawdę bardzo dużo piosenek, z którymi mogłam coś zrobić, bo no, były wtedy mi bardzo bliskie i dlatego miało taki sens i było dla mnie bardzo ciekawe. No wiadomo, że jakbym nie miała piosenek, to nie byłoby fajnie, ale właśnie no, charakteryzuje się tym, że nigdy nie coverowałam żadnych artystów i nigdy nie pracowałam na żadnych coverach, więc od początku to był w pełni autorski projekt, jeśli chodzi właśnie o pisanie piosenek. Czyli w talent show byś sobie nie poradziła, bo tam trzeba jednak... No właśnie, dlatego to zawsze mnie to odrzucało, że co? Ktoś będzie decydował, jaką mam piosenkę zaśpiewać, w czym dobrze brzmię. Właśnie zawsze chciałam jakoś panować nad tym, co piszę i panować nad tym, co śpiewam. I myślę, że pisanie własnych piosenek, własnych tekstów, komponowanie daje taką możliwość artyście no, wybrzmienia po prostu tym, co się najbardziej czuję, najlepiej jak się da. Czyli domyślam się, że nowego materiału masz pewnie tony i to no, pewnie nie są tylko same smutne piosenki, bo w którymś z wywiadów mówiłaś, że to pewnie będzie płyta set songs, bo same smutne ci wychodzą. Tak powiedziałam, bo rzeczywiście lepiej mi wychodzi pisanie, może nie tyle smutnych, bo to nie są takie zrzewne piosenki,
Niektórzy artyści mają taką tendencję do naprawdę pisania bardzo rzewnych piosenek. Ja na przykład nie lubię bardzo rzewnych piosenek. One są, zazwyczaj dotyczą nieszczęśliwej miłości. Ja nie lubię pisać o nieszczęśliwej miłości. I myślę, że to nie są tak bardzo smutne piosenki. Może one nie są też wesołe. One są na takim pograniczu. Ja najbardziej właśnie najlepiej się czuję na tym pograniczu. Tego smutku i tej wesołości. Takiej neutralności. No to naturalnym i logicznym wydaje się pytanie, dlaczego w takim razie nie ma nowej płyty? Nie ma nowej płyty, dlatego że piosenki, które tworzę teraz, są jeszcze nie są dopracowane i tak naprawdę nie mam jeszcze takiej pełnej koncepcji na tę płytę i myślę, że najpierw to musi we mnie wszystko dojrzeć. Tak jak wtedy tamte piosenki na Away, one były tak naprawdę efektem wielu lat, bo to były piosenki wybrane spośród wielu lat pisania. Tak teraz to są tylko 2 lata, podczas których pisałam. Nie tak intensywnie jak wtedy. I myślę, że one są też mi bardzo bliskie i chciałabym, żeby zostały jak najbardziej mi bliskie. I chciałabym, żeby ten album też był jak najbardziej bliski, jak najbardziej oddawał moją osobę, to co się działo przez te 2 lata i to co się działo w mojej muzyce. I myślę, że po prostu chciałabym, żeby to był taki bardzo dojrzały album i żeby przedstawiał dojrzałe piosenki, dojrzałe teksty i dlatego nie chcę robić tego tak na szybko, tip-top, bo tak trzeba, bo już dużo czasu minęło, tylko żeby to po prostu było takie pełne. Rozumiem, natomiast w wytwórni pewnie się mogliby mniejszą wyrozumiałością wykazywać, gdybyś miała podpisany kontrakt taki, że musi być płyta w jakimś tam określonym czasie. Nie masz tak? Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, a nawet jeśli będzie, to myślę, że postawię na swoim i będę dosyć twarda, bo jednak nie lubię, jak ktoś mi coś narzuca i nigdy tego nie lubiłam. I no dobra, no to trzymamy kciuki. A kiedy w takim razie myślisz, że będziesz gotowa? Kiedy będę gotowa? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem, że w te wakacje planuję bardzo intensywnie w końcu nad tym pomyśleć, także w końcu będę miała to po prostu czas, ponieważ w tym roku piszę maturę międzynarodową. To jednak trochę się różni od zwykłej matury i jest ciężko, że tak powiem. Więc cały czas myślisz o Politechnice? Po tym jak się uda jednak z tą międzynarodową maturą? Tak, myślę o Politechnice. Nie wiem jaki kierunek. Niestety myślę, że po prostu złożę na wszystkie kierunki, które są. A później będę się nad tym zastanawiać, który wybrać. Będziesz pomagała Polska w budowie, więc potrzeba nowych inżynierów. Tak, ja w ogóle uważam, że ja popieram taką ideę tworzenia i myślę, że na Politechnice naprawdę jesteśmy w stanie nauczyć się umiejętności, które pozwalają nam tworzyć nie tylko artystycznie, bo nie chcę tworzyć jedynie artystycznie, ale mogę też stworzyć świat i dlatego myślę, że Politechnika jest super. Polecam. No może niebawem okaże się, niebawem, ale jak skończysz te studia, to że, nie wiem, budowa mostów albo coś takiego. No to by było fajne. Rzeczywiście. Zostawia się ślad po sobie. Grasz między innymi oprócz tego, że na pianinie, na gitarze, także na ukulele. Czy ukulele było pierwsze i dlatego ukulele, że jest mniejsze i że jak byłaś małą dziewczynką, to nie wyglądało tak śmiesznie jak z dużą gitarą? Nie, ukulele było ostatnie i do tego tak naprawdę zainspirowała mnie moja koleżanka, więc to jest trochę ściągnięty pomysł. Ale teraz ukulele jest bardzo popularny wśród artystów, więc myślę, że już niczym się nie wyróżniam. I przypasowało mi właśnie dlatego, że jest mniejsze, bo ogólnie muszę się przyznać do tego, że nie lubię gitar. Nie lubię pełnowymiarowych gitar, ponieważ każda pełnowymiarowa gitara, którą miałam, nie zachęcała mnie do grania. I wtedy właśnie poznałam ukulele i stwierdziłam, w końcu jest coś dopasowanego do mojego wzrostu, bo jestem dosyć niską osobą. I dlatego zaczęłam na nim grać. Co z harmonijką ustną, drumlą? No jest tyle kompaktowych instrumentów. Jeszcze wygodniejszych. Harmonijkę ustną, to nie mogłabym na niej grać, bo nie mogłabym przy okazji śpiewać. A nie wiem dlaczego ukulele. Bardzo podoba mi się ten ton, ten dźwięk, to, że jest to takie bardzo delikatne i myślę, że doskonale wpasowuje się w ten klimat, który
mam nadzieję, że tworzę właśnie w klimat dosyć delikatnych utworów, bo ponieważ takie preferuję. Mm-hmm. Zagrasz wreszcie upragniony koncert, chociaż znowu w Warszawie, w klubie Hybrydy 19. Tak, zagram ten koncert. Mam nadzieję, że w końcu będę zdrowa, bo niestety często się zdarza tak, że choruję na moje koncerty, które są bardzo nieliczne. Może jakaś zależność. Ale na szczęście ostatnio byłam chora, więc znaczy jeszcze wczoraj byłam chora, ale dzisiaj już jestem zdrowa, bo musiałam dzisiaj zaśpiewać w TVN-ie, więc mam nadzieję, że mam to już zaliczone i za sobą i że po prostu za tydzień i dwa dni będę zdrowa i pokażę, na co mnie stać wszystkim, którzy będą chcieli tego posłuchać, a mam nadzieję, że ktoś będzie chciał. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję i zapraszamy oczywiście Państwa 19 marca w klubie Hybrydy do Warszawy, żeby spotkać Klarę, zanim nie wybierze się w taką większą trasę po Polsce. No to jeszcze czas. Przyjmijmy. Klara podpisała płyty, które mamy dla Państwa. Płyty Away. Jest ich aż 10, więc pod 71-151 proszę pisać pseudonim artystyczny i imię naszego gościa. Klara pod 71-151, żeby zdobyć płyty. Dziękuję Ci bardzo, Klaro. Proponuję, żebyśmy posłuchali teraz na do widzenia na koniec spotkania z Tobą. Enchanted, utworu, który następuje tuż po The Cliff, którego już słuchaliśmy. Rozumiem, że na nowe piosenki nie mamy co liczyć na razie podczas koncertu? O, to się może jeszcze zmienić. Myślę, że jest możliwość, że pojawi się jakaś nowa piosenka. Aktualnie na koncertach graliśmy do tej pory dwie nowe piosenki, których nie ma na płycie, więc one na pewno będą. I dodatkowo być może pojawi się jedna piosenka inna, ale tego jeszcze nie wiadomo, więc no, na pewno nie kawę. Raczej. Nie, coveru nie będzie żadnego. No, raczej nie. No nie. Klara w muzycznej jedynce. Dziękuję bardzo. Dziękuję.